Dobry wybór miejsca pod inwestycje to klucz do sukcesu. Co sprawia, że z wielu opcji w korzystnej lokalizacji wybierasz tę jedną? Sprawna komunikacja w najszybciej rozwijającym się regionie w kraju? Atrakcyjne tereny? A może coś jeszcze? Wykwalifikowane kadry. Zapraszamy do Czerwionki Leszczyn w Śląskim, gdzie nieograniczone pokłady energii, zapału i ambicji młodych ludzi pracują na Twój zysk. Czerwionka Leszczyny. Wyjątkowe miejsce dla inwestycji. Projekt Czerwionka Leszczyny Złoża Sukcesu na wyciągnięcie ręki dobiegł końca. 28 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się konferencja podsumowująca kampanię promocyjną terenów inwestycyjnych. Odnieśliśmy prawdziwy sukces. Oceniają projekt włodarze gminy. Te złoża sukcesu istniały od zawsze. Należało je po prostu wydobyć. Głównym i nadrzędnym celem projektu było wypromowanie terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie, przyciągnięcie inwestorów do Czerwionki Leszczyn. Czy to się rzeczywiście udało? To są przede wszystkim dzisiaj jeszcze pytania, no ale są też rezultaty już takie namacalne, jak to, że chociaż buduje się stacja benzynowa, która była w tym miejscu i w ogóle w naszej miejscowości bardzo, bardzo potrzebna. Kolejnym sukcesem jest także inwestor, który w Stanowicach przymierza się do budowy fabryki. Mogę powiedzieć, że to jest kwestia w granicach 97%, ponieważ nie ma jeszcze pewnych drobnych administracyjnych zgód po stronie inwestora, natomiast rozmawiamy już dzisiaj o bardzo konkretnych kwestiach. Rozmawiamy o kwestii zasilania wody, zjazdu z drogi wojewódzkiej. Ale to nie jedyny sukces. Do urzędu zgłosił się też zainteresowany inwestor z branży spedycyjnej. I muszę przyznać, że praktycznie nie ma tygodnia w tej chwili, żebym nie otrzymywał takich czy innych konkretnych zapytań o możliwość zlokalizowania inwestycji. Mamy 20 hektarów w strefie. To jest duży atut. Kampania promocyjna prowadzona była w różnoraki sposób. Były billboardy w dużych miastach polskich, spoty w ogólnopolskich mediach. Urzędnicy brali udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych, a przede wszystkim, i co było zupełnie innowacyjne, do promocji zaproszono mieszkańców gminy. Nasi mieszkańcy, którzy są naszą najlepszą wizytówką, młodzi, dynamiczni, wykształceni, chcący pracować, i staraliśmy się właśnie to potencjalnym inwestorom pokazać. Biorą udział w tym szerokie rzesze społeczne, w tym przede wszystkim mieszkańcy. To jest chyba podstawą tego, że odnosimy sukces. Kampania Czerwionka Leszczyny Złoża Sukcesu na wyciągnięcie ręki, jak i poprzednie działania udowodniły, że nawet mniejsze gminy mogą zaistnieć na arenie gospodarczej i walczyć skutecznie o pozyskanie inwestorów. Dodajmy, że projekt realizowany był dzięki blisko 400 tysiącom złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. 15 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyły się zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Targi Funduszy Europejskich. Była to 7. edycja tej imprezy. Dzisiaj spotykamy się w Suregionie Zachodnim, w bardzo prężnej gminie Czerwionka Leszczyny, gdzie chcemy zaprezentować mieszkańcom w całym przedziale wiekowym, od najmłodszych do najstarszych, to co udało się tu oraz w okolicy w ramach funduszy europejskich zmienić, ulepszyć, poprawić, wybudować. Nieprzypadkowo targi odbyły się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. Ten właśnie obiekt powstał dzięki unijnym środkom. Jeżeli powiem, że prawie 73 miliony złotych zostało w tej gminie zainwestowanych z funduszy europejskich, to na pewno jest to bardzo udany okres. To jest prawie jeden budżet roczny. W kończącej obecny okres programowania edycji targów beneficjenci programu operacyjnego Kapitał Ludzki oraz programu rozwoju obszarów wiejskich zaprezentowali efekty wdrażania funduszy europejskich w niekonwencjonalny sposób. Można było bowiem zobaczyć występy zespołów regionalnych, grup teatralnych, kółka rolniczego, kół gospodyń wiejskich czy mażoretek. Targom towarzyszył także konkurs plastyczny Euro w mojej gminie dziś i jutro. Cieszył się on dużym zainteresowaniem w szkołach i przedszkolach. Wpłynęło ponad 100 prac. Komisja konkursowa nie miała więc łatwego zadania. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim dzieciom, ich rodzicom, opiekunom, wychowawcom za to, że tak pozytywnie odpowiedzieli na zaproponowaną przez nas zabawę. Wybór nie był łatwy, przyznaje jeden z jurorów, Janusz Lukaszczuk. Euro w naszej gminie dzisiaj i jutro, bardzo, tak powiedziałem, trudny temat. Ale bardzo wdzięczny, ponieważ nie powiedziałem tu tego oficjalnie, nikt nie popatrzył na to przez pieniądz, czyli ten pieniądz w zasadzie był prawie że niezauważony. Dzieci traktowały to bardziej emocjonalnie, to co zostało stworzone, to co będzie stworzone, a więc infrastruktura i to co dotyczy życia codziennego. Pracę młodych artystów można podziwiać w CKE.
piosenką i tańcem przez świat. Pod takim hasłem w tym roku odbył się 11. powiatowy przegląd przedszkolaków. Poprzez 10 ostatnich spotkań jeździliśmy tylko po Europie. W tym roku wybieramy się w podróż po świecie. Pomysł znalazł się z tego, że po prostu dzieci chciałyby występować w utworach, które po prostu prezentują różne inne kontynenty naszego świata. W tym roku w przeglądzie wzięło udział 13 przedszkoli z całego powiatu rybnickiego, a nawet spoza, bowiem były nawet przedszkolaki z Knurowa i Zbytkowa. W sumie na scenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego wystąpiło 180 dzieci. Każdy występ wiąże się z wielkimi przygotowaniami. Przygotowania były bardzo długie, każdego dnia ćwiczyliśmy, na miarę możliwości oczywiście dzieci, także żeby wypadły jak najlepiej, żeby się nie stresowały występem, no i żeby dla nich to przede wszystkim była zabawa. Fajne stanie? Tak. A trudny? Nie. Dużo trenowałaś? Tak. A co zatańczycie? Hiszpański taniec. Trudno jest tańczyć hiszpański taniec? Nie. Maluchy zabrały widownię do takich krajów jak Brazylia, Korea, Luksemburg, Austria, Arabia Saudyjska, Hiszpania czy Meksyk. Co dają dzieciom takie przeglądy? Jak się okazuje, bardzo wiele. Ogólny rozwój, no i zabawa z innymi, nie? To jest ważne. No na pewno wiele radości, uciechy, no i jakkolwiek by tam nagroda nie była, sam fakt, że już tu mogą tu przyjechać i występować, to już jest dla nich super nagroda. Dodajmy, że organizatorem przeglądu jest od 11 lat przedszkole numer 10 z Czerwionki Leszczyn. W niezwykły sposób w tym roku uczczono Święto Niepodległości w Czerwionce Leszczynach. Prócz tradycyjnej mszy oraz złożenia kwiatów pod pomnikiem, w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbył się wspaniały koncert. W tym roku 95-lecie odzyskania niepodległości. Tą uroczystość łączymy z 85-leciem naszej orkiestry miejskiej. I to właśnie Orkiestra Miejska Dębieńska wraz z zaproszonymi gośćmi uświetniła całe obchody Dnia Niepodległości. Na scenie zaprezentowały się chóry z całej gminy, a zwieńczeniem był wspólny koncert, podczas którego można było wysłuchać takich utworów jak My Pierwsza Brygada czy Ave Verum. Jestem dumny, że od 22 lat mogę pracować z tak wspaniałymi ludźmi i że wciąż gramy, mówił wzruszony dyrygent orkiestry jubilatki Wojciech Pukowiec. Ja wciąż powtarzam, że największym sukcesem naszej orkiestry jest to, że wciąż gramy. 72 lata jako orkiestra zakładowa Kopalni Dębieńska, a od 13 lat jako samodzielne stowarzyszenie. Od roku już posiadamy także status organizacji pożytku publicznego. Oczywiście podczas koncertu nie zabrakło życzeń i podziękowań, które orkiestrze złożyli samorządowcy oraz włodarze gminy. To był naprawdę wesoły listopad, a to za sprawą dwóch wydarzeń, w których można było uczestniczyć w tym miesiącu. Do Czerwionki Leszczyn zawitały bowiem dwa wspaniałe kabarety. 16 listopada na scenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego wystąpił niezrównany kabaret Ani Mrumru z Lublina. Michał Wójcik, Marian Wójcik i Waldemar Wilkołek zaprezentowali premierowy program pod tytułem Jak się nie da, a bardzo się chce, to można. Jak ocenili czerwieńską widownię po występie? Było mało widać ze sceny, ale reagowali w dobrych miejscach, więc chyba pozytywne wrażenia. Naprawdę jesteśmy zaskoczeni, że wszystkie żarty, które wymyśliliśmy, ludzie chwycili i się dobrze bawili. Nadajemy prosto z Czerwionki. Równie dobrze publiczność reagowała na skecze kabaretu Młodych Panów. Ci artyści z Rybnika bawili widzów w Andrzejkowy wieczór. Swoim nowym programem próbowali przekonać zebranych, iż Ślązisz is easy, czyli śląski jest łatwy. Chyba po sukcesie opowieści biblijnych po śląsku, że to był kolejny skecz, mówimy, a to robimy tak co roku skecze po śląsku, to może by program taki zrobić, nie cały po śląsku, ale stylizowany na lekcje nauki śląskiego dla Ślązaków. Podczas dwugodzinnego występu kabaret Młodych Panów w swoich nowych skeczach przekonywał koroli, półgoroli, basztardów i krojcoków do nauki gwary śląskiej, która nie jest trudna. O tym, że Hanysów do tego nie trzeba było przekonywać, świadczą ogromne brawa, które zebrali artyści oraz ich bis.